Piotr Kajek, witam i zapraszam na wydarzenia telewizji regionalnej, a dziś między innymi. Wyłudzili 1 200 000 złotych przez bankowość elektroniczną. Wyprowadzane były środki pieniężne z kont pokrzywdzonych. Komornik zajmie się dawnym kinem. Będzie musiał. Policjanci z Wrocławia zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o udział w grupie przestępczej, która zajmowała się wyłudzeniami pieniędzy z kont bankowych. Według szacunków śledczych grupa mogła oszukać nawet 200 osób. Straty klientów i samego banku wyliczono na ponad 1 200 000 złotych. Funkcjonariusze z Wydziału do Spraw Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 33 i 35 lat podejrzanych o udział w grupie zajmującej się wyłudzeniami na szkodę klientów jednego z banków. Jak wynika z przeprowadzonych w tej sprawie ustaleń, te zatrzymane osoby zamieszane były w proceder polegający na wysyłaniu fałszywych powiadomień do klientów banku. Polegało to na przesyłaniu treści mailowych z załącznikami, w które klikali nieświadomi niczego pokrzywdzeni. Po kliknięciu tak naprawdę ich komputer był infekowany, tworzyło to tak zwane tylne drzwi dla przestępców do zdobycia danych dostępowych do ich kont, przy pomocy których wyprowadzane były środki pieniężne z kont pokrzywdzonych. W tej sprawie zatrzymano już łącznie 4 osoby. Policjanci nadal wyjaśniają okoliczności związane z tym procederem. Szacuje się wartość strat w tej sprawie na blisko 1 200 000 złotych, gdzie pokrzywdzonych liczba sięga 200 osób. Są to osoby będące klientami jednego z banków. Za popełnienie tego czynu grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Policja poucza, by korzystając z internetu zachowywać szczególną ostrożność. Aby zminimalizować ryzyko dostania ofiarą tego typu przestępstwa, gdzie sprawcy tak naprawdę infekują nasz komputer, uzyskując dane dostępowe do naszego konta i wyprowadzając środki pieniężne, pamiętać należy, ażeby nie otwierać maili od nieznanych nadawców, jeżeli nie zweryfikujemy wcześniej, kim tak naprawdę te podmioty czy te osoby są. Nie klikać w nieznane załączniki, które właśnie mogą spowodować infekcję komputera. To otworzy dostęp do naszych danych, nie tylko bankowych, ale danych wrażliwych. Pamiętajmy, ażeby wchodząc na stronę naszego banku, upewnić się, że jest to bezpieczne połączenie. Adres powinien się zaczynać od litery HTTPS, co daje pewność tego bezpiecznego połączenia. Zawsze starajmy się ręcznie wpisywać adres, nie korzystać z linku. Przez wiele lat Legnica starała się o przejęcie całości budynku po dawnym kinie Ognisko. Nieugięty pozostawał zarządca części obiektu, Legnicka Spółdzielnia Spożywców Społem, mimo że został on przekazany miastu przez wojewodę dolnośląskiego w 2010 roku. Ostatecznie gmina wygrała proces o prawa do kamienicy, ale Społem jej nie opuściło i stara się o kasację wyroku. Okazuje się, że sprawą niebawem zająć ma się komornik. Więcej w relacji. Ostatnim razem o sprawie kamienicy po dawnym kinie Ognisko głośno było w lutym 2018 roku. Wówczas legnicki ratusz ogłosił, że zapadł korzystny dla gminy wyrok i dotychczasowy zarządca części nieruchomości, Legnicka Spółdzielnia Spożywców Społem, musi oddać miastu klucze do budynku. Społem jednak nie odpuściło. Nasz oponent w tej sprawie, w tym procesie nie chce wydać nieruchomości, a w związku z tym będzie musiał odpowiednie czynności przeprowadzić komornik. Miasto zdradza jedynie, że będzie miała miejsce egzekucja komornicza, nie podaje jednak jej dokładnego terminu. Ma to się stać niebawem, tłumaczą urzędnicy. Tymczasem w miejscu funkcjonują lokale usługowe, które mają zawarte umowy dzierżawy pomieszczeń ze spółdzielnią Społem. W legnickim ratuszu usłyszeliśmy, że dzierżawcy nie mają się czego obawiać. Wszystkie dotychczasowe zasady zawartych umów przez nich będą respektowane.
Przypomnijmy, że kino Ognisko prowadzone przez Odra Film zostało zamknięte w 2009 roku. Rok później nieruchomość miastu przekazał wojewoda dolnośląski. Przez lata trwał sądowy proces między gminą a spółdzielnią Społem, która nie chciała oddać części kamienicy. Obecnie Społem stara się o kasację orzeczenia sądu, mimo to miasto dysponuje prawomocnym wyrokiem, który przyznaje mu prawa do budynku. Władze Legnicy chcą, aby zarządzał nim Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej. Miałaby tu powstać sala o charakterze artystyczno-konferencyjnym. Pod wpływem narkotyków był 29-latek, który przyszedł do Sądu Rejonowego w Głogowie na rozprawę alimentacyjną. Został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu do wyjaśnienia sprawy. Zgłoszenie o mężczyźnie, który może być pod wpływem narkotyków, głogowscy policjanci otrzymali z sądu. Udali się na miejsce, gdzie decyzją sędziego zabrali mężczyznę celem przebadania na zawartość narkotyków. Jak się okazało, mężczyzna był pod wpływem amfetaminy i metamfetaminy. 29-latek został osadzony w policyjnym areszcie do wyjaśnienia sprawy. A w dzisiejszych wydarzeniach telewizji regionalnej zobaczycie jeszcze... Rynek pachnący chlebem. Chleb musi być świeżutki. Wymieniali się kwiatami w lubińskim zoo. Strasznie mi się to podoba. Lubiński rynek zapachniał chlebem. Po raz drugi w sercu miasta odbyło się Święto Chleba. Były warsztaty, można było posłuchać m.in. muzyki ludowej. Rozdano ponad 800 bochenków chleba. Ci, którzy przyszli do lubińskiego rynku, podzielili się wcześniej poświęconym chlebem. W tym roku rozdano ponad 800 bochenków. Bardzo się cieszę, że taka impreza zafunkcjonowała u nas tutaj na lubińskim rynku i mam nadzieję, że na stałe wpisze się już w repertuar imprez naszego miasta. My nie mamy wiosek, stąd święto na lubińskim rynku. Mam nadzieję, że tak samo jak w zeszłym roku, tak w tym i w przyszłym i w następnych latach jako partner będziemy zaproszeni do współudziału w tej imprezie i bardzo cieszymy się, że możemy, mówię w imieniu piekarni, że możemy tu uczestniczyć. Piekarze, tak jak w zeszłym roku, tak w tym roku specjalnie przychodzili to dzisiaj rano, bo to chleb musi być świeżutki, pachnący, bo to jest idea tego wszystkiego. Święto Chleba lubińscy seniorzy organizują już od wielu lat. Wcześniej świętowali w mniejszym gronie. W ubiegłym roku po raz pierwszy zaprosili do uczestnictwa mieszkańców Lubina i regionu. Organizowaliśmy je tak na tak zwanym własnym podwórku. Uznaliśmy, że trzeba z tym wyjść, bo trzeba dzielić się chlebem, trzeba dzielić się sercem, trzeba dzielić się radością, trzeba po prostu z ludźmi żyć. Nie ma chyba w naszym życiu nic piękniejszego nad to, by czuć zapach chrupiącego, świeżego chleba. Przepyszny chlebek. Proszę powiedzieć, takie święto chleba potrzebne było w Lubinie? Myślę, że tak. Zawsze wyjście z domu i takie spotkanie z kimś jest sympatyczne. Na lubińskiej scenie wystąpiła m.in. Hosadyna od Lubina czy Siedlecka Nuta. Na straganach z kolei można było popróbować regionalnych pyszności. Odbyła się druga edycja akcji Wymiennik, organizowana przez lubińskie zoo. Jedna z uczestniczek postanowiła podzielić się pełnym wózkiem kwiatów. W ramach spotkania odbyły się także warsztaty stworzenia kompozycji roślinnych. Organizatorzy zachęcali wszystkich amatorów ogrodnictwa domowego do wymiany roślin, z którymi mają problem lub takich, które im się po prostu znudziły. Spotkaliśmy się po raz drugi na drugiej edycji Wymiennika, czyli Dniu Wymiany Roślin Doniczkowych, z tym, że już tutaj dzisiejsze spotkanie wzbogaciliśmy na wymianie też roślin rosnących w ogrodzie. W trakcie spotkania miłośników roślin odbyły się także warsztaty stworzenia słoikowych aranżacji z wykorzystaniem sukulentów. Pierwsza warstwa to jest żwirek, później karamzyt, piasek, ziemia i karamzyt i kaktusik. Jakoś taką miłością zapałałam. Strasznie mi się to podoba i ta impreza bardzo fajna. Uczestnicy spotkania byli bardzo zadowoleni zarówno z samej inicjatywy, jak i z przygotowanych warsztatów. Dlatego organizatorzy chcą kontynuować akcję Wymiennik i zapowiadają kolejną edycję wydarzenia w kwietniu przyszłego roku. Licytacje, mecz przerwany policyjną akcją, pokazy sprzętu, występy artystyczne. To wszystko działo się podczas imprezy charytatywnej na stadionie lekkoatletycznym w Polkowicach, aby wesprzeć leczenie 4-letniego Kubusia. W sumie zebrano ponad 15 800 zł. W
sobotne popołudnie pogoda nie rozpieszczała, ale liczne atrakcje wynagrodziły niewygody. Były m.in. stoiska służb mundurowych. Rozpoczynają się mecze drużyn młodzieżowych Zagłębia Lubin i Górnika Polkowice. Dzieciaczki na pewno oprócz tej rywalizacji sportowej zawitają na te nasze stoiska, a całość zwieńczy mecz charytatywny. W meczu tym policjanci zagrali przeciwko Gwiazdom Kuby. Szczególną rolę odegrał burmistrz Polkowic, który do końca nie zdradził szczegółów. Pozycja atakujący, bo nie brakuje nam sił, ponieważ cel jest szczytny i chcemy jak najlepiej zagrać dla Kubusia. Wspaniała drużyna samorządowa. Po brawurowej akcji policjantów samorządowcy wykupili włodarza gminy za 1300 zł i mecz trwał dalej. Były też ciepłe napoje i ciasta. Zawsze staramy się, żeby na takich imprezach była kawa, herbata, jakieś ciasto. Ciasta staramy się piec same, albo znajomi nam tutaj wspierają nas, czy jakieś instytucje, czy firmy. Podczas imprezy przeprowadzono też licytacje, m.in. koszulek znanych sportowców. W sumie na leczenie 4-letniego Kubusia, syna policjanta z polkowickiej komendy, zebrano ponad 15 800 zł. Chłopiec choruje na bardzo rzadką chorobę, rozpoczął już leczenie w Hamburgu, gdyż w Polsce nie ma takiej możliwości. Kładka na Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie jest ostatnio wyjątkowo pechowa. Po raz kolejny zahaczył o nią wysięgnik ciężarówki. Na miejscu sprawę badali policjanci, a także przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Do zdarzenia doszło w sobotę. Ciężarówka jechała od strony skrzyżowania Ken z Piłsudskiego w kierunku skrzyżowania z Legnicką. Kamery monitoringu uchwyciły ten moment. Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pojawili się na miejscu tuż po zdarzeniu. Nadal jednak czekamy na oficjalną odpowiedź dyrekcji, czy to zdarzenie spowodowało jakiekolwiek uszkodzenia. W sieci natomiast od razu pojawiły się złośliwe komentarze mieszkańców miasta ze stwierdzeniem, że prędzej kładka runie uszkodzona przez auta, niż zostanie naprawiona czy też zabezpieczona według wytycznych Dolnośląskiego Nadzoru Budowlanego. Katarzyna Szatkowska, Wydarzenia. Przypomnijmy, w połowie kwietnia bieżącego roku fragment konstrukcji naziemnej wraz ze schodami zawalił się. Od tamtej pory kładka jest całkowicie wyłączona z ruchu pieszego. Miesiąc później od tego zdarzenia w podstawę kładki identycznie jak w sobotę uderzył pojazd z dźwigiem. W niedzielne popołudnie polkowicki rynek opanowały średniowieczne klimaty. Słychać było szczęk mieczy podczas walk rycerskich obok stanowisk rzemiosł dawnych. Można by też było poznać historię zamku w pobliskim Jędrzychowie i wesprzeć jego odbudowę, a także oddać krew. To wszystko działo się podczas pierwszego jarmarku świętego Sebastiana. Jarmark świętego Sebastiana na polkowickim rynku przyciągnął w niedzielne popołudnie wielu mieszkańców gminy. Synek, jak widać, jest wielkim fanem rycerstwa i to jest jego początkowa pasja, także no, jesteśmy zachwyceni i podoba nam się bardzo. Przyszliśmy ogólnie pooglądać te walki, które się odbędą. Może uczestniczyć w jakimś konkursie, nie wiem, zobaczymy. Jest w czym wybier. Tak, na pewno coś znajdziemy, każdy coś znajdzie dla siebie. Turniej rycerski o miecz świętego Sebastiana był bardzo widowiskowy, ale można też było przymierzyć hełmy czy inne elementy zbroi. Takie pojedyncze elementy, które no, rycerze używali, jak hełmy, tarcze, rękawice, na łokietniki, na kolanniki. Drugim bohaterem jarmarku był zamek w Jędrzychowie. Można było poznać historię tej budowli i wesprzeć jej odbudowę. Najpilniejsza potrzeba – dach. Musimy zadaszyć zamek. Właściwie jest on zadaszony, aczkolwiek dach wymaga pilnej interwencji, pilnego remontu. Pracy tam dużo nie mamy, ponieważ cała więźba dachowa, 18-wieczna, dębowa, pięknie zachowana. Atrakcji podczas jarmarku nie brakowało. Wokół rynku ustawiono wiele stoisk. To jest pierwsza tego typu impreza i wiemy na pewno, że nie ostatnia, ponieważ w 2020 roku już wiemy, że 4 lipca odbędzie się podobny, jak nie jeszcze większy jarmark świętego Sebastiana. Dodajmy, że w czasie trwania jarmarku ponad 40 osób oddało honorowo krew. No a teraz to już wszystko w telewizji regionalnej. Do zobaczenia.